No hej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w 6. odcinku Zagrajmy w Divide and Conquer Dunland, kampanię ludzi z dzikich ostępów Dunlandu tak naprawdę, więc kontynuujemy, no i tak jak zazwyczaj, teraz proszę was na wstępie, jeżeli wam się będzie podobało, zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, zapraszam do Patronite, jeżeli chcecie wesprzeć kanał i moją twórczość, będzie mi niezmiernie miło z tego powodu, no i przede wszystkim pozwoli to dalej rozwijać cały kanał. Dzięki serdecznie jeszcze raz za to, co robicie i teraz możemy płynnie przejść już do rozgrywki. Ostatnio udało nam się tutaj skopać tyłek Dunlandowi i to mi się bardzo podobało, nadciągając co prawda jego posiłki, ale my też nie jesteśmy dłużni i staramy się cały czas, jeżeli po prostu fundusze na to będą pozwalały, no to dosyłać nowe jednostki. I przepraszam, odbiłem się mocno. I teraz jedynym miejscem, gdzie mógłbym tak realnie im zaszkodzić, to jest właśnie Alkfut, czyli rzucenie wszystkich swoich sił do walki z jego stolicą, co powinno być, nie powinno być aż tak trudne, powiem szczerze. Zatem spuśćmy turę, jeszcze zobaczę sobie, gdzie mamy naszych dyplomatów i czy ja ich przestawiłem. Tego chciałem chyba wysłać, nie pamiętam, czy on właśnie szedł tutaj, czy tutaj. Nie pamiętam jest dokładnie, dobra, tutaj szliśmy do Gundabadu, w ogóle przeszliśmy już bardzo fajne tereny. I teraz pytanie właśnie, czy my byśmy chcieli... Może spróbujmy, słuchajcie, jeszcze raz do Angmaru się dostać. Ewentualnie spróbujmy sprzedać im faktycznie tą mapę. Za jakieś 600 tym razem złota. O, za to zaakceptują. Wcześniej był 1000, co nie chcieli. Ale czemuż by nie za 600? Więc tak, nie pamiętam, czy krasnoludy w naszej wersji sprzymierzyły się z Melkorem, czy też nie. Chyba się nie jest, choć patrząc, mają sojusz z tutaj Dunedainami, więc mogli odrzucić pierścień, a nie jestem pewien, co zrobił Kant. Kant za to jest po stronie Easterlingów. Fu, Kant jest po stronie Isztari, nie Isterników, czyli niebieskich czarodziei. Okej, w takim razie kończymy tutaj turę. A i zapomniałem przedstawić oczywiście tego dyplomata południowego. No, normalka u mnie. Powiem wam szczerze, że rewelacyjnie mi się gra tym Dunlandem. Mimo, że taka frakcja nastawiona bardzo mocno raczej na napór, to przyjemnie się tym gra. Naprawdę się przyjemnie gra. Jakoś tak... Ma coś w sobie, że się tak wyrażę. Okej, zrobi się muzyka zwycięstwa z Romka. Trochę nie pasuje do momentu, ale może być. Mladris oblegane, cudownie. Osgiliad atakowany, świetnie. My sobie teraz połączymy siły. Jeszcze raz w tą stronę pójdziemy i dobrze byłoby ich przechwycić tutaj. Zobaczcie, bo oni tutaj czymś do nas idą, prawda? Teraz bierzemy całą armię. Zostawiając sobie tak naprawdę może tylko jednostki, które dałoby radę przetrenować. Część przynajmniej z nich. I będą to w takim razie łucznicy. Skorot. O, kurde, wy mieliście zostać akurat. Zrobiłem tak, że akurat tylko oni wyszli. Dobra, 300 dochodzi, tracimy, ale nie jest to wielka tragedia. No i teraz pytanie, co możemy tutaj zrobić, bo tak, tutaj jest spora armia. Brakuje mi tutaj generałów, naprawdę brakuje mi tych generałów bardzo mocno. Ale mamy balisty, słuchajcie, mamy balisty, więc będziemy w stanie, może z użyciem kapitana, Baradwin, tutaj też nie ma niestety żadnego generała. Przydałby się, czy może stąd jestem w stanie go zwerbować. Nie, dopiero za 3 tury nieszczęście nasze. Będziemy zastanawiać się, co będziemy chcieli tam zrobić. Zatem, no nie, dobra, idziemy w tę stronę, połączymy sobie te siły i myślę jeszcze, bo tak, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, czekajcie, trzy, sześć, siedem, osiem slotów. Tu jest 5 jednostek, więc możemy stąd zabrać jeszcze 3, czyli to będą na pewno tak. Bym nawet zostawił część jednostek. Tu mogę zwerbować zajebistych toporników. No, i powiem tak, już to już konkret jest, teoretycznie. Dobra, ile mi dadzą drogi? Średnio, zwiększą też korupcję. Może i szybkość przesyłania jednostek, ale raczej stawiałbym na coś innego. Nie wiem, czy farmy nie dadzą mi teraz więcej pieniędzy. Tutaj będzie około tyle. Plus jeszcze handel. No nie wiem, zwiększę o 100 szybkość ruchu, ale to się będzie robić. To jest tańsze przede wszystkim. Będą tylko 4 tury. Więc zaczniemy od farm. No i tak jak chciałem wcześniej,
Wiecie co, ja tutaj dowerbuję ten oddział, bo on zachęcający, powiem tyle. Zostawimy sobie też tutaj jeden oddział tych i prześlemy. Tak, patrzę jeszcze, czy mamy gdzieś tutaj tych toporników. Bo ile ja muszę mieć czasu, żeby ich przetrenować? Trochę to potrwa jednak. Na pewno balisty i na pewno ci topornicy. Idą w tą stronę, świetnie. Tu ich sobie połączymy. Szkurde, tych generałów mi tak bardzo brakuje. Tu weźmiemy sobie jeszcze jeden oddział tych. Myślę nawet nad, słuchajcie, wysyłaniem kolejnych posiłków na południe. Pikinierów niekoniecznie. W Dum Larach. Co możemy zrobić? W Tarbadzie. Smoking House. Może tych War Enchanters? Ich jest bardzo mało, oni są słabi, ale doskonała stamina, wytrzymałość inaczej. Morale prawdopodobnie będzie bardzo mocne. Znaczy nie, morale jest dobre, no, nawet nie bardzo mocne. Przeraża pobliskich przeciwników, dobrze sobie radzi w walce w lesie, może się wszędzie ukryć. Shantik nearby inspired nearby troops. Aha, czyli wokół nich przeciwnicy nie panikują. Dobra jednostka do obrony w takim razie i może jeszcze inspirować w ogóle jednostki. Więc co ja sobie to zrobię? To będzie nasza jedna jednostka z jednostek, które będą stacjonować po prostu w stolicy. I to, co jeszcze możemy sobie tutaj zrobić, to po prostu dotrenujemy sobie w następnych turach kolejne tutaj nasze armie. No i tak, przede wszystkim może tutaj. Czy mamy tutaj już kowala? Tak, mamy kowala. Jak ty daleko zajdziesz? No tak średnio daleko zajdziesz, ale... Wejdźmy na jego teren, słuchajcie. Wejdźmy na jego teren i zobaczmy, co się będzie działo. Jeżeli nie zareaguje, to będziemy mogli ściągnąć już dwie armie z północy i tutaj z wschodu. No i starać się jakoś tu faktycznie odciąć ich możliwości posiłków, a także zacząć przejmować tutaj te tereny. Wszystkim trochę mu zacząć plądrować. Z tej balisty się cieszę. Bo wbrew pozorom balisty w tej modyfikacji są dobre. No są dość skuteczne. Dobra, pogadajmy jeszcze, słuchajcie, raz z Gondorem. Sprzedajmy im mapę. Oni cały czas się tutaj z tymi klanami tłuką. Może za 700? O, fantastycznie. Jeszcze attack fraction, give a region, make single payment, regular tribute. Kurczę, chciałbym, wiecie, im sprzedać może dostęp wojskowy albo coś w tym rodzaju, ale nie chcą tego robić. No i idziemy jeszcze do Angmar. Z Angmarem nie gadaliśmy dawno. Może coś konstruktywnego z tego wyniknie. Mapa plus... też 800 sztuk złota może tym razem. O! Cudownie. I tak się właśnie zarabia pieniądze w tej grze. W Bearing, co możemy zrobić? Smoking House, tutaj niekoniecznie, ale w Tarbadzie, powiem szczerze... Gdzie ja zbudowałem to dziadostwo? Tutaj? To nie tutaj miało się budować. To tutaj miało się budować. Mógłbym zbudować, słuchajcie, tutaj zbrojownię. Ewentualnie dowerbować właśnie trochę więcej sił, żeby zająć sobie też fort. Generalnie pikinierzy są mocni, ale wymagaliby jakichś tak lepszego zastosowania. Wiecie co, ja tu rozbuduję koszary. Po prostu pójdziemy w koszary. I ten lepszy oddział, ja ich będę nazywał wikingów. Świetnie. Zobaczmy wiadomości. No i mamy jakie? Relacje z Angmarem. Outstanding, czyli niezrównane. No i to jest właśnie, czekajcie, to jest właśnie motyw, który, kurde, będą musiał to wyciszać. Tak mi się wydaje, bo za to mi się właśnie, za ten fragment dźwięku, który teraz jest podczas, zmiany tury, właśnie się przyczepiają najmocniej. Dobra, będą się to wyciąć. Jak wrednie mnie ominął.
Tak zadania co teraz zrobimy, bo oni się tak tutaj fajnie rozpierzchli. Wiecie, co moglibyśmy zrobić? Kurczę, nie dojdę. Brakuje mi troszeczkę kawałka dosłownie ruchu. Będę musiał wykosić wszystkie te armie. No i tutaj stoczyć bitwę z tym generałem, a on będzie problematyczny, więc... Staniemy sobie na pewno tak, weźmiemy tych włóczników. Weźmiemy sobie więcej tych włóczników, świetnie, 4 oddziały. Następnie weźmiemy... toporników. Tych też. Tych do przełamywania. Potrzebujemy jak najwięcej zwykłych piechurów. Pięknie. Pikinierzy się przydadzą chyba najmniej. No tak, on ma co prawda jakąś jedną jednostkę konnych. Więc możemy zrobić to tak jak oni stoją. I jeszcze mamy trochę wolnego miejsca. Raz, dwa, trzy, sześć sztuk. No to akurat po to, by zabrać tu wszystkich. No i pięknie. W ten sposób zaatakujemy. Mamy przewagę. 1600 przeciwników. To jest przywódca frakcji w ogóle. No to jeżeli udałoby się go zabić, to byłoby wspaniale. Tylko to może być dość ciężkie do wykonania z uwagi na to, że oni będą mieli bardzo dobre morale. Mają też dobry oddział moodkeeperów. I to jest fajne, czy to też nie są moodkeeperzy. Nie. Ale oni, słuchajcie, umieją strzelać, a my mamy bardzo dużo jednostek przeciwpancernych. Tak się znamy. Mają jeden oddział, drugi oddział, który mi się nie przyda, trzeci oddział, który mi się nie przyda. Teoretycznie tych też możemy bardzo szybko wykosić, mają bardzo słabe pancerze. Więc raz, dwa, trzy, cztery. No to już trochę lepsze jest. Ale tak mamy przewagę liczebną i będziemy polegać na tym, żeby ich okrążyć. No i balistę. Balistę, która na pewno będzie strzelała w generała. Spróbujemy, bo i tak musimy to zrobić, ponieważ jeżeli zabijemy go, no to mamy gigantyczną przewagę. Ponieważ my straciliśmy swojego generała, znaczy swojego dowódcę frakcji w zasadzie na początku w głupi sposób, a oni by teraz stracili go w bitwie. Więc... Przepraszam was na chwilkę. No, wydawało mi się, że moja żona wchodziła, a to jednak mi się tylko wydawało. No i teraz pytanie, gdzie oni się poustawiają? Bo tak, tu weźmiemy sobie balistę. Balista dobrze by było ustawić na jakimś mini wzniesieniu, żeby miała lepszy zasięg. Tu jest dobre miejsce. Świetnie. I tak, centrum naszej wesołej gromadki będą, słuchajcie, stanowili tym razem włócznicy. Flanki natomiast damy tutaj topornikom i im dalej w las, tym będziemy ustawiać mocniejsze oddziały. Okej. Teraz po dwa oddziały tutaj na flankę. Z tej strony i także z tej strony. Będziemy musieli okrążyć później przeciwnika. Tutaj damy bandytów. Natomiast nasz taki sztak Shock Troopers. Tutaj damy te najemne miecze przy okazji jeszcze. A ci Shock Troopers to zajmą pozycję z tej strony. No i pikinierzy jeszcze oczywiście. Który jest generał... A, ty jesteś kapitanem. O, panie, no dobra. Będzie trzeba w takim razie na ciebie uważać, skoro najemnik jest kapitanem. Wow. Okej. No to ja już nie mam pytań w sumie. Płonące pociski, nie strzelasz sam. I to, co bym chciał, to przede wszystkim wybrać, gdzie ty masz dowódcę. To jest ten oddział, świetnie. Więc na razie oni są dość daleko, to może zróbmy tak, że... Czy wy możecie w ogóle w cokolwiek strzelać? Nie, nie możecie w nic strzelać, ale to jest zabawne, że tak się wyrażę, bardzo zabawne. Dobra, no to w takim razie wszyscy do przodu. No jak najszybciej będzie trzeba skrócić dystans. No i okrąży przeciwnika, bo widzę, że ma... Faktycznie, liczebnością nie grzeszy. Już prawie. Wiecie co, ja się nie obrażę, jeżeli my na chwilę przystaniemy po prostu. Stop. Poczekamy, aż może balista tutaj cokolwiek zrobi. Najwyżej tu będziemy przechodzić bliżej.
No co, strzelacie, nie strzelacie w niego? Balisty teoretycznie są dość celne. W teorii. Ależ ja bym się cieszył, jakby oni, wiecie, ustrzeli już za pierwszym razem generała. To by było coś. Dobra. Do przodu. Znaczy, tak jak stoicie, tak idziecie. Doskonale. Skoro tak, to brutalnie ich zaatakujemy. No, wreszcie jakieś trafienie. Świetnie. Tutaj robimy tak. Wow, 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 bo za szybko. Czy mi się nie podświetla? Coś się... Wow, dobra, coś się chyba skopało? Z jednostkami. No, instalowałem oczywiście ostatnio, słuchajcie, modyfikacje znowu, nie? I... No i znowu coś się popsuło. Już to widzę. Dobra, my tutaj okrążymy. A wy z tej strony... Tak, wy zaatakujecie na pewno tutaj. Wy zaatakujecie tutaj. A z tej strony zaatakujemy ich na spokojnie. Popsuło się? No oczywiście, że się popsuło. Kur, zapiął. Teraz to już w ogóle nie rozpoznał, którzy nasi. Wy na tą stronę biegnijcie, na tą stronę tutaj, aż tak daleko to nie. Tam strzelać, świetnie. Ewentualnie, może faktycznie tutaj spróbujcie jeszcze strzelać. My ich sobie okrążymy. Kurczę, no popsuło mi się, no widzicie to? Jakie podłe. Teraz to już naprawdę nie widzę, kto jest kto. Zajebiście. O Jezu, nie jestem w stanie teraz tego naprawić, najgorsze. No to ani nie widzę, gdzie kto jak walczy, ani nic. Dobra, teraz będzie ładna szarża. Może uda się tu skosić generała. Ej, no ja sobie wypraszam, naprawdę. Dobra, tam walczcie. Tutaj tych dwóch jeszcze zgarniemy sobie na tą stronę. Tylko najlepiej by było szybciej. Dziękuję bardzo. Balisty nie strzelają tam. Jestem ciekaw, słuchajcie, czy tutaj mógłbym trafić balistą. Tak z kości po prostu kilka razy. No, może z jedną salwę oddać. Wy to może już rozłóżcie to, ale będziecie biec za nimi. Muszę się przybliżyć i zobaczyć mniej więcej orientacyjnie, gdzie ktoś walczy, bo tak, z tej strony ich ładnie okrążyliśmy. Tutaj ich ładnie zahamowaliśmy, tu są też okrążeni, świetnie. Więc my się teraz przejdziemy... o to mi właśnie chodziło, idealnie! Właśnie o coś takiego. Pięknie. Po prostu perfekto. Tutaj, słuchajcie, dosyłamy posiłki, bo z tej strony to my już prawdopodobnie to zwyciężymy. Najwyżej możemy faktycznie jeszcze tutaj się starać dosłać w to oto miejsce jednostki. Tutaj będzie szarża na nas, niestety, na tyłach. I tutaj szarża, pięknie. No i odpowiemy im ogniem z tej strony, pięknie. Dobra, kolejni. 89. Nieźle im tu idzie w zabijaniu ich. Pięknie. Kolejnych trzech zabitych. Świetnie. Ja tylko boję się, żebyśmy tego kapitana nie stracili, bo to będzie katastrofalne w skutkach. No, tutaj raczej zwyciężyliśmy. Starałem się przebić, ale im to nie wyjdzie. No i bardzo ładnie, bo ta konnica zostanie teraz zamknięta. Pięknie. No i cały ten oddział poteptany. Idealnie. Jakaś pseudo szarża. Odpowiedzcie im. Tak samo.
wejść głębiej. Tutaj też zabić ich z tej strony. No jak to wygląda? Kurczę, ja tu nic nie widzę, co się dzieje z tej strony. Nie wiem, kto jest kto. Ale idealnie ich wyłuskują tutaj. Wiecie? Po prostu idealnie. Dobra, trochę się boję, więc może tam zaczniemy atakować. I ten oddział przerzucimy troszeczkę na inną stronę. No tak, tutaj widzę, że są nasze tarcze z Nanlandu, ale moglibyśmy się od tyłu zaatakować. Więc trochę sobie zmienimy pozycję. Mogą co prawda też w tym miejscu ich zaatakować, ale tutaj za chwilę balista wystrzeli. A ja nie mam konnicy, żeby ich tutaj zaszkodzić. Wolałbym raczej uderzyć z tej strony i dokończyć rzeź. Tu. Daj. Strzelajcie, dziękuję. No i tutaj zrobimy rzeź. A, on chciał mnie zatrzymać, zobaczcie. No dajcie radę, dajcie zrobić szarże. Pięknie, właśnie o to chodziło. Wbić się w nich głębiej, 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 panowie. Wchodzicie głębiej. Czy ja kazałem wam przestać strzelać? Dziękuję. Tam strzelajcie, właśnie o to chodzi. No, musimy tego dowódcę klanu załatwić. Gdzie on jest? Tak na poważnie. Tu dostają przez czerp idealnie. Dobra, z tej strony wygraliśmy. W takim razie jeden oddział tu. Raz, dwa. Kurde, i teraz gdzie wy jesteście? Tu, tu. Was wyślemy na tych łuczników. I kogo my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze ten oddział, który walczy. No i dobrze, niech on sobie walczy. Z tej strony natomiast... O, to już widzę, że jest zwycięstwo. Cały czas napierać. Pięknie. No i teraz już możemy wycofać ich troszeczkę. Tak, z tej strony raczej wygramy. Tutaj balista robi piękną rzeź. Naprawdę, jestem zachwycony, słuchajcie, działaniem tej balisty. Naprawdę dobrze to idzie. To jeszcze mogę sobie pomóc mniej więcej w ten sposób, że będę rozpoznawać, gdzie są wrogowie. Widzę, że z tej strony są wrogowie, to tak. Dwa oddziały weźmiemy na tą stronę. Was też weźmiemy na tą stronę, nie potrzebujemy was już tutaj. Okrążymy ich. Ło! Idealnie. Na 17 ich zostało, słuchajcie. To ja teraz mam propozycję, żeby moje najemne miecze, ewentualnie nawet moi berserkerzy, bardziej skoncentrowali się ponownie na walce z nimi, ponieważ tutaj ich okrążymy bezproblemowo. Tak samo na tą stronę, dziękuję. Ale będę musiał zatrzymać grę, słuchajcie, i no nie wiem, znowu sobie coś w opcjach pozmieniać, bo nie do końca mi się podoba, że to mi się wyłączyło. Bo ja bym bardzo nie chciał, żeby mi ten generał uciekł z pola bitwy. Tu jest! No dobra. W takim razie od razu lecimy. Wy jeszcze walczycie? Naprawdę? Z tym jednym? W zasadzie dwoma. Jestem przywódca klanów. Boże się Boże. Dobra, ja podziwiam, że mu się to po prostu tak ładnie udało zrobić, że faktycznie... Aha, więc tutaj jesteście, to moglibyście zaatakować tych łuczników, bo oni mi tutaj denerwują. Nie mają zbyt dużego, tam dużo strzału, ale jednak jakieś tam obrażenia robią, niestety. A mnie zależy na tym, żeby tego położyć draba, jak najszybciej. I co bym jeszcze chciał? Może te najemne miecze, właśnie. O! Oni mu zadawali obrażenia.
Słuchajcie, a teraz wyślemy ci tutaj, świetnie. No i on z tego już nie ma szans uciec. Pięknie. Tak, wykończ ich jeszcze. Duże straty, ale było warto pozbyć się tego generała. Dobra, jeden ucieka, niech ucieknie. Ja jestem ciekaw, ile ta balista zadała obrażeń. Balista, słuchajcie, zadała 58. Nieźle. Bo to jest większość, to ta ciężka piechota. Execute. Super. Stracił jednego ze swoich głównych. Tylko tak, my jesteśmy już tak trochę tutaj wykrwawieni tą armią. I niegłupim pomysłem byłoby się wycofać aż do Baradwin. Teraz możemy tak, przetrenować na pewno tych, później tych. By trzeba było jeszcze stoczyć bitwę w tym miejscu, ale ja do was wrócę za chwilkę, moi drodzy, ponieważ no najchętniej to no muszę naprawić to podświetlanie się, bo bez tego jest strasznie ciężko grać z uwagi na to, że te jednostki są podobne do siebie. Więc wrócę do was za chwilkę. No hej, moi drodzy, udało mi się to naprawić, mam przy okazji kolejną bitwę, tym razem tego naszego generała z... udającego się w stronę raczej stolicy wroga, więc wszystko jest jak no, prawidłowo. I zaatakowaliśmy tego małą armię, która znajduje się nieopodal, więc to co musimy teraz zrobić, to po prostu sobie tutaj stawić jednostki i ponownie po prostu okrążyć przeciwnika, starając się zmaksymalizować szansę na to, żeby nie zdążył wykorzystać wszystkich swoich jednostek strzeleckich. Missile Cavalry. Dobra, to nic z tym nie będzie. Chciałem naprawić jeszcze flagi, ale widzę, że z flagami będę miał troszeczkę więcej zabawy. Generalnie robi się to w pliku CFG Preference Medieval 2, ale czasem nie działa to tak, jak bym chciał. Dobra, fajnie. Podchodzimy coraz bliżej do niego. O, on się coraz bardziej przemieszcza w tę stronę. Dobra, może być. Mnie to osobiście mgance gal. I tak go zabijemy. Jednym słowem. Może teraz biegnijcie już na spokojnie, żeby teraz właśnie nie mógł wykorzystać przewagi zasięgu. Jak najszybciej go odkryjemy. Tutaj może... No właśnie. Przepraszam, dziękuję. Do widzenia, generale, do tyłu. To nie jest bitwa, którą ja bym chciał, żebyś ty się aż tak bardzo angażował. Zrobimy tak. No dobra, tam jeszcze cała masa jednostek dopiero dochodzi do nas. Tutaj sobie, okej, od razu z tej strony zaczniemy ich zamykać. Tak samo tutaj, do przodu, pięknie. Pikinierzy, no okej, to też da się naprawić, że się tak się wyrażę. Doskonale. No i co, udało się już ich pozamykać? Tutaj jeden oddział, lekka piechota, to od razu. Przy okazji ustawcie te piki, dziękuję. My też na tą stronę. Kolejny oddział od razu okrąża. Właśnie o to chodziło. Jeszcze dwa. Musimy odciąć ich, jak tylko się da. Tak szybko, jak tylko się da. Ok, wy na tą stronę natomiast. Wy tutaj do pomocy w zasadzie. Z tej strony, świetnie. I wy też okrążycie przeciwnika. Pięknie o to chodziło. Teraz tutaj jeszcze mocniej w nich wejdziemy. Ok, o to chodziło. Z tamtej strony odetniemy ich. Jeden oddział niestety się wymknie. Kilka tam ostrzałów pójdzie w naszą stronę, ale myślę, że nie będzie to tak źle. Teraz z tej strony. Musimy troszeczkę, wiecie, zamknąć. Pięknie. No i nie wiem, czy uda się ich tam dogonić? Chyba nie, ale nie ma ich też tak wielu, żebym jakoś specjalnie nad tym musiał płakać, ubolewać. Tak, wy z tą stronę się odwróćcie, do tej kawalerii. Pięknie.
aż taka bitwa na wycieńczenie dziadygi. Bo z tej strony też widzę, że wygraliśmy już w zasadzie. Najbardziej chciałbym mu zabić właśnie tego kapitana, czy generała, bo on ma tutaj też generała. I zamykamy ich. Bardzo ładnie. Czyli cała przewaga tak naprawdę klanów została właśnie przez nas zniwelowana. Do poziomu absolutnego minimum. Okej. Okay. Od razu w tamtą stronę. Was też wyślę tam dalej. Dziękuję. No ja bym chciał, żebyście tutaj dokończyli jednak tą bitwę. Tu doślemy posiłki. Tak samo ten oddział. Świetnie. Wasza. Kolej na tą stronę. I może skoro oni uciekają, słuchajcie, to byśmy... Nie wiem, czy się uda ich odciąć. Chyba nie uda się. Te pikinierzy jeszcze zostają. No to może być. Bez najmniejszego trudu się z nimi rozprawimy. No i zostaje tylko jeden oddział. Plus generał. Chyba. Eldersi. Tak, Eldersi to będą chyba te oddziały. Dobra. To w takim razie co my tutaj robimy? Z tej strony już nic. Otetniemy im drogę i zaatakujemy od tyłu, żeby nie mogli się już uciec. No i to nie jest to, co ja bym chciał widzieć. No właśnie, bo niestety, ale tego generała nie złapiemy. Złapiemy, nie złapiemy, nie złapiemy go oczywiście. No wspaniale. No akurat tego chciałem zabić. Szkurde, zawsze mam tak, że powiem wam szczerze, że ten generał mi ucieknie. No dobra, ale cieszę się tak czy siak z możliwości, że udało mi się naprawić podświetlanie jednostek. Naprawdę trudno jest zabić tych jednostki dowódcy. Execute, no niestety. 9 mu zostanie. Teraz pytanie, czy jeżeli ja bym tutaj oblegał, to prawdopodobnie rzucą się na mnie wszyscy, ale ja nie chcę dopuścić, żeby on się, wiecie, tutaj uwolnił od naszej agresji. I teraz pytanie. Tak, tutaj będziemy mieli za chwilę posiłki. Wejdziemy sobie do tego miejsca. Musimy dowerbować najlepiej trochę więcej jednostek, ale niestety tego nie mogę zrobić. Szkoda, smutna buzia. Mam tutaj kolejnych już przygotowanych, więc wy idziecie na tą stronę. Pikinierze się nie przydadzą, ale weźmiemy sobie tych. No i tutaj werbuje się cała masa, raczej przetrenowuje się cała masa jednostek. Weźmiemy sobie za to tutaj najprostsze te jednostki, jakie tylko będą. I w Dunardzie jeszcze by się przydało też dowerbować zwykłych toporników, najprostszych. No i ciebie tak samo gdzieś tutaj, w następnej turze dotrzemy. Nawet jeżeli by mnie tutaj zaatakowali, mam się czym bronić, ale prawdopodobnie będzie konieczne dosłanie właśnie tutaj posiłków do... Ewentualnie wtedy się wycofam, bo tak, nie mamy tutaj już generała, nie mają tutaj żadnego generała. Słuchajcie, to był ich jedyny generał tak naprawdę w okolicy, dlatego chcę go jak najszybciej, jak najsprawniej załatwić. Tutaj też nie ma żadnego generała i tutaj nic nie ma. W Londir nie ma generała. Wow. Większość tak naprawdę jego dowódców właśnie przepadło. Okej. Pogorszone relacje, to by się raczej wiadomo było. I Bri mi tutaj idzie. No dobra, jak mi Bri idzie, to w takim razie wiadomo, że już będzie trzeba się tutaj jakoś... No nie wiem. Uzbroić. Teraz pytanie tylko, czy ja dam radę się uzbroić. Tutaj co prawda werbuję sobie tych do walki w zwarciu. Czy ja mam tutaj... Ja oczywiście nie zrobiłem sobie, bo po co? Zbrojowni. Fajnie. Czy ja mogę tutaj jakichś najemników? Mógłbym. Ale na to będą mi potrzebne fundusze. Większe niż się wydaje. Czy ja mogę sprzedać jakąś mapę? Bardzo okazyjnej cenie. 1 000 000 sztuk monet? Na przykład. Byłby fajnie. Dobra, do Krasnodów jeszcze raz, słuchajcie, pójdziemy. Znowu sobie okrążymy. Byliśmy przy Gondorze. I teraz pytanie, czy jeżeli ja bym... No nie wiem, pogadał z klanami na temat Verdemenu niestety. Ale może sprzedamy im mapę? Że oni będą chcieli, słuchajcie, od nas kupić mapę. Demendik, nie. Nadzieja głupiego. Matką głupich. No bo oni widzę, że rzucą wszystko przeciwko nam. Dobra, tak czy siak.
Będę zaraz głośno gadać, mam nadzieję, że wpłynie to na zagłuszenie muzyki, która jest przy zmianie tury. No i mam wielką nadzieję, że ten Bree, który jest na górze, bo Bree już mi dało nieprawdopodobnie w kość przy kampanii krasnoludów z Eredluin. Mam nadzieję, że teraz będzie to przynajmniej bardziej korzystnie. O! Będą nas atakować, fajnie. Ale tego generała to musimy sprzątnąć. No i dobra, nie poczekał, słuchajcie, na posiłki. Po prostu nas zaatakował. Mają tutaj koniarzy, mają tutaj łuczników, raz, dwa, trzy. To tak naprawdę do walki w zwarciu mają tylko podstawowe jednostki klanów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć jednostek strzeleckich. Więc do walki z nami będzie miał tak naprawdę... To też jest jednostka strzelecka, będzie uciekać. Bo my bez trudu go rozwalimy. Dlaczego? Bo mimo, że ma tutaj duży stan liczebny, to on będzie się wycofywać. On nie będzie chciał nawiązać tutaj walki. A my do zamknięcia akurat tego oddziału, tego i tego, czy nawet tego, nie będziemy potrzebowali dużo, bo potrzebujemy tak naprawdę może tylko tej ekipy. Reszta może już się uganiać za jego jeźdźcami. Więc, tylko że ta bitwa, moi drodzy, już w kolejnym odcinku, więc dzięki serdeczne, do usłyszenia, do zobaczenia. Jeżeli wam się podobało, zostawcie proszę łapkę, zostawcie komentarz, zapraszam do Patronite'a i dziękuję wszystkim wspierającym za to, co robią. Hej, papa! I przepraszam za dzisiejsze małe problemy, stricte techniczne.